Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Ewolucji, a w tym odcinku podejmiemy się pewnemu tematowi, a mianowicie ewolucji samouczków, ponieważ no jest tutaj jaki temat podejmować. W pierwszych trzech farmingach nie było takich typowych samouczków, były oczywiście samouczki, że tak powiem, takie bardziej challenge'owe. No ale nic, w odcinku dowiecie się, o co mi głównie chodzi, więc ja już nie przedłużam. Zaczynamy ten oto odcinek. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zasubskrybujcie. Jeżeli no, film wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Ja już nie przedłużam i zaczynamy. No i Farming Simulator 2008 i pierwszy farming i pierwsze tutaj fajne takie jakby challenge, które zostały dodane przez twórców. Mamy oczywiście, tutaj nie są typowe samouczki, tylko mamy dostępne oto takie 4 challenge. Chodzi mi tutaj głównie o wyścig z czasem traktorem, no i oczywiście mieliśmy takie coś jak brązowy medal, srebrny medal i złoty, a jeżeli nie ukończyliśmy tego w czasie, nie zmieściliśmy się w czasie, no to niestety nic nie dostawaliśmy. I nam się to znaki po prawo przy tych tutaj challenge'ach pojawiały. No i pierwszy challenge to było przejechanie ciągnikiem w jak najkrótszym czasie po jakichś tam drogach, po jakimś wyznaczonym miejscu. Potem był przejazd kombajnem, potem traktorem z przyczepą. No i tam gdzieś w środku mieliśmy też challenge, którym trzeba było zepchnąć drewno, kawałki drewna, oczywiście ciągnikiem. Reszta samouczków to były raczej samouczki podstawowe typu oczywiście zbiory, oranie, sianie, kultywacja i tym podobne. I jeszcze mieliśmy chyba dostępny oprysk. A jeżeli chodzi o takie spychanie tych kawałków drewna, właśnie chcę tam niedługo zarzucić właśnie pewien odcinek, w którym poruszę ten temat, ale nic na razie o tym nie zdradzam. No i w farmingu 2009 doszło nam tego więcej, ponieważ mieliśmy dwa challenge, mieliśmy po prostu dwa wyścigi i mieliśmy też takie jakby dwa zwiedzania mapy, challenge oczywiście, w jak najkrótszym czasie zwiedzić mapę. Musieliśmy jechać ciągnikiem i po takich kółkach wjeżdżać, żebyśmy mogli po prostu jak najkrótszy czas zaliczyć. No i przy okazji zwiedzaliśmy oczywiście mapę i ku temu chyba właśnie był ten challenge. Oczywiście były dwa wyścigi. Był też challenge właśnie podobny do tego challenge'u, co był ze spychaniem drewna. Tutaj musieliśmy spychać takie jakby pojemniki, beczuszki, jakby to mógłbym nazwać. Był też ciekawy challenge, gdzie musieliśmy z pola spychać kawałki skał. Oczywiście był też challenge z butelkami. Reszta misji to już były właśnie samouczki takie podstawowe, jak już mówiłem, typu właśnie oranie, sianie, kultywacja, zbiory czy też oprysk. Ale doszły nam dwa nowe, czyli koszenie trawy i ładowanie bel. Więc mamy coś po prostu nowego. A i jeszcze ładowanie palet. No i FS11, tutaj mamy dokładnie to samo, mieliśmy tutaj jeden wyścig, mieliśmy też dwa test drive z przyczepą i bez, czyli jazdy testowe po mapie, mieliśmy rock wall, czyli oczywiście te skały, które musieliśmy spychać ładowaczem, mieliśmy oczywiście też samouczek z transportem bel, mieliśmy też oczywiście z presowaniem samouczek. I tutaj jeden z najciekawszych challenge, moim zdaniem, tutaj w tej serii farminga, który był w samouczkach, a to był właśnie challenge, było to, że mieliśmy napisane, ale to raczej już tak bardziej dla dzieci było, że mieliśmy napisane 10 znaków z nazwami ciągników i mieliśmy te ciągniki i kombajny porozrzucane po placu i musieliśmy po prostu podjeżdżać i dopasowywać je do nazw. I na tym challenge się kończy. Reszta samouczków to oczywiście takie podstawowe rzeczy typu oranie, sianie czy też zbiory. No i w farmingu 2013 challenge takie właśnie testowe się kończą, czyli takie challenge wyścigowe też się właśnie kończą. No i tutaj będziemy mieli głównie takie coś jak zasiew, oprysk, zbiór, kultywację, orkę, transport bel, ścinanie kukurydzy, sadzenie ziemniaków i zbieranie ziemniaków. Czyli wszystko, co jest w sumie nam potrzebne w farmingu 13. No i w farmingu 15 mamy podobnie, ale mamy orkę, siew, oprysk, zbiory, transport bel, ścinanie kukurydzy. Doszło nam coś takiego jak prasa kostkująca, jeżeli chodzi o samouczki, bo prasa kostkująca to już była dawno, tylko chodzi tutaj o to, że doszedł samouczek z prasy kostkującej i rolującej, ze ścinania kukurydzy, sadzenia ziemniaków, zbieraniu ziemniaków. Doszedł też samouczek, który się nazywał właśnie karmienie krów, ale tutaj zawodem było to, że
doszło takie coś właśnie jak leśnictwo. No i oni tutaj z leśnictwa nie dali żadnego samouczka, więc tutaj w 15 no naprawdę nie przemyśleli tego, że dodali nową funkcję do gry, a nie zrobili z tego samouczka, bo nie oszukujmy się, nie każdy gra od wczesnych wersji Farminga, ktoś na przykład mógł właśnie od tej wersji zacząć. No i słuchajcie, tutaj w 17 zaczyna się pewna rewolucja, że nie mamy już wszystkiego oddzielnie, tylko mamy coś takiego jak na przykład uprawę roli, czyli poznajemy podstawy gry i dowiadujemy się, jak skutecznie uprawiać tą rolę. Potem mamy już oddzielnie, czyli nawożenie, prasowanie, bel, świnie, naucz się kołać świnie i odpowiednio się nimi zajmować. Mamy oczywiście krowy, no i doszło nam leśnictwo, tego czego w sumie brakło nam w samouczkach w 15. No i Farming 19, tutaj już totalnie mamy właśnie to, że mamy tutaj jakby większość rzeczy w kupie niż oddzielnie. No i tutaj mamy na przykład uprawę roli, czyli poznajemy te podstawy gry, czyli kultywacja, orkę, po prostu siew, mamy wszystko w jednym. Potem mamy ochronę roślin, gdzie właśnie uczymy się chronić te rośliny typu chwastowniki czy też opryski. Potem mamy nawożenie, czyli uczymy się nawozić tego pola różnymi typami nawozów. Mamy coś takiego jak dbanie o glebę, mamy prasowanie bel, mamy leśnictwo. No i w sumie to tyle. No i to tyle na dzisiejszy odcinek. Myślę, że Wam się podobał. Możecie pisać swoje propozycje jakiejkolwiek ewolucji, co byście chcieli zobaczyć. Dzięki temu filmowi na pewno powstaną dwa dodatkowe pomysły mam na filmy, więc no zobaczycie to, nie będę nic zdradzał. Przypomnę Wam tylko, że w następnym odcinku, co się pojawi, to następny odcinek będzie już z pojedynku farmingów mobilnych, ponieważ już pobrałem 3 mobilne farmingi oczywiście na emulatorze i oczywiście będzie 10 podpunktów, do których będziemy to wszystko porównywać, więc co, ja nie przedłużam, nie trzymam już Was, oglądajcie poprzednie filmy, ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, mówił Nocur, cześć, na razie.